dobry! Aga, gdzie jesteśmy? Hej, na plaży mi się szło. Dokładnie, mieliśmy wolny weekend, stwierdziliśmy, że wykorzystamy go i wyskoczymy spontanicznie nad polskie morze. Nie jest tak daleko z Warszawy, można się wybrać. Nie trzeba też znuć planów całorocznych, żeby wyjechać na nie. Można wstać, stwierdzić, dobra, jedziemy. Klepnąć na bookingu i o, jesteśmy. Pogoda nam się pięknie udała. Mamy czas na prawdziwy wypoczynek. Co czytasz, Patryś? Dzisiaj plan jest mega prosty, dlatego że moim głównym zadaniem jest przeczytać e-booka mojej żony, który został stworzony bardzo niedawno i będzie można też go dostać. I będzie fajnie. Moja poranka. W ogóle zobaczyłem, że mam dedykację. Książę dedykuję mojemu mężowi, który zachęcił mnie do porannego wstawania i pomagał w procesie budowania głębokiego poranka. A to jest w ogóle bardzo śmieszna sprawa, bo ja jeszcze też byłem nie tak dawno człowiekiem, którego budził 10 budzik dopiero, więc też mi się trochę zmieniło w życiu. No ale fajnie. No, także idę oddać się lekturze. Dzisiaj mieliśmy leniuchowaty dzień. Mamy dalej. A my dalej idziemy jakieś... Idziemy teraz na ucztę do podniebienia. Znaliśmy takie po prostu takie miejsce. Wczoraj rezerwowałem po prostu... Nigdy chyba nie miałem tak kulturalnej rozmowy w sytuacji, kiedy rezerwuję po prostu stolik. Mam wysokie oczekiwania teraz. Mamy dla was do polecenia świetne miejsce na jedzonko. W Karwi znajduje się ono. Jest to piwniczka u Jerzego Wachowskiego. I słuchajcie, nigdy nie doświadczyłam tak cudownej obsługi. Dzień dobry, witamy serdecznie. Słuchajcie, wschód słońca. Jest godzina chyba piąta. Piąta sześć, więc mamy jeszcze pół godzinki golden hour, żeby porobić ładne foteczki. I tak też będziemy robić. No i w ogóle wygląda super. To chwilę wam pokażę. Ja zdecydowanie wolę wschodnie zachody. Oprócz tego, że trzeba wstać wcześniej rano, bo w Polsce są jakieś dzikie godziny. To naprawdę widok rekomenduję. No i ogólnie aura poranku jest lepsza, gdyż inne dźwięki, bardziej wyostrzone zmysły, mniej ludzi, zdecydowanie mniej ludzi. No, cudownie jest nad morzem. Kilka minut temu skończyło się golden hour, a ja powiem wam, odpowiem na pytanie, które pojawia się bardzo często. Co bym robił, gdybym nie był fizjoterapeutą? Nie prowadził szkoleń, nie pracował z pacjentami. Pytacie o to? Więc dzisiaj odpowiem wam całym filmem. W ogóle jesteśmy w Jastrzębiej Górze. Stąd zejście do morza jest takie ciekawe. Czy tutaj są jedyne klify w Polsce? O, nie wiem, czy jedyne. No ale są. No ale na pewno w tych obok miejscowościach, na przykład w Karwi, już nie ma. No jest zawsze takie ciekawe urozmaicenie. Mega fajna sprawa jest, ponieważ bardzo często pytacie mnie, to jest ciekawe. Oczywiście wszyscy wiemy, że jestem
o... Wszyscy wiemy, że jestem fizjoterapeutą, tak? I że pracuję z ludźmi, prowadzę szkolenia i tak dalej. Ale wy mnie na maksa często pytacie, kim byłbym i co bym robił, gdybym właśnie tym terapeutą nie był. I słuchajcie, nie bez powodu mój kanał wygląda jak wygląda, że tam jest sporo terapii, ale też były w ogóle vlogi z różnych ciekawych miejsc, że Instagram jakieś ładne foteczki się zdarza mi wrzucić, które samodzielnie robiłem. I pewnie jakbym miał więcej czasu i no, terapia nie była moją pasją, to bym się pewnie zajął fotografią, ale wydaje mi się, że nawet filmowaniem. Aż jak wiecie, tutaj nic nie jest przekreślone, dlatego że ja mam dopiero ponad 30 lat, troszeczkę, i może tak się zdarzyć, że będę więcej wyjeżdżał, robił coraz więcej foteczek, robił coraz więcej filmów i się okaże, że za 20 lat zajmę się czymś innym. To jest niewykluczone, bo przecież nikt nie powiedział, że trzeba do końca życia robić to samo. No, to jest taki scenariusz bardzo na razie abstrakcyjny, dlatego że wchodzę w temat terapii i coraz bardziej mnie to jakby pochłania i wkręcam się w to i w różne metody, często mocno alternatywne wchodzę i widzę w tym duży potencjał pracy z ludźmi. No, ale każdemu coś może odbić z biegiem lat i się może okazać, że zainteresuje się trochę inną tematyką. A przy okazji możecie sobie wyjechać na taki wypad nad morze i robić bardzo przyjemne zdjęcia, wrzucić gdzieś w mieszkaniu, powiesić, pochwalić się nimi i tak dalej. Albo po prostu odświeżyć sobie później pamięć. Jak to było pięknie, kiedy miałem te 30 lat. There is a life I lead in this city. W poszukiwaniu dobrego miejsca na foteczkę. Tak, klasycznie. O, zachodzi słońce. Się zgubiliśmy chyba. Nie ma tego miejsca na mapie. No, tak to jest właśnie obserwacja i rozmowa do kamery jednocześnie. Jak widać, warunki są genialne, ładne żółte światełko, które nas świeci. Jest pięknie, jest modelka, zachód słońca, gęsty las, kamyki, bardzo dużo wody. Nie może być źle, to są idealne warunki do wszystkiego w sumie. Aktualnie umiejętność robienia fotek albo nawet kręcenia filmów to jest taki często must have. Jak się prowadzi swoją firmę, prowadzi social media, buduje się swoją markę osobistą, to są takie rzeczy naprawdę, które aktualnie są niezbędne do funkcjonowania, czy gdzieś tam jakby, no jest to ważne, jakby pewien rodzaj autoprezentacji, więc wydaje mi się, że takie podstawy właśnie, komponowanie kadru, robienie, żeby te zdjęcia były przyzwoite, to jest super ważne, bo potem nie wiadomo, gdzie traficie do pracy, może się okazać, że w waszej pierwszej pracy będziecie odpowiadać za prowadzenie Facebooka na przykład, albo firmowego Instagrama i to jest rzecz no, niezbędna wtedy. Idziemy spać. Zegar biologiczny już się odzywa, bo jutro jest wschód słońca i znowu trzeba wstać. Znaczy trzeba. Ale to jest fajne rano wstawać, to nie trzeba w ogóle, bo jesteśmy na wakacjach, nic nie musimy, ale chcemy wstać i zobaczyć piękny świat o... O właśnie wschodzie słońca. Patrz, jaki kolor jeszcze. Ale mieliśmy pogodowego farta chyba. Wydaje mi się, że to były najcieplejsze
Dwa dni w tym roku. Nie było cieplejszych dni. Woda w Bałtyku zimniejsza niż chyba zimna woda u nas w kranie w Warszawie. Ale kąpiel o wschodzie słońca, mega spoko sprawa. O, jeszcze tam mamy ładnie. W moim przypadku było to ciekawie, dlatego że ja w sumie to miałem takie dwa zainteresowania. Około 7-8 lat temu, no to oczywiście to był masaż, bo to były momenty, kiedy powstawał projekt masaż. I moim takim drugim zainteresowaniem, nie nazwę tego pasją, dlatego że nie oddałem się temu jakoś wybitnie. To było oczywiście tam robienie zdjęć, kręcenie filmów, jakieś takie podstawy pracy z aparatem, kamerą. I się okazuje, że w projekt Masaż Teraz umiejętność zrobienia zdjęcia, nagrania filmu jest kluczowa pod kątem promocji mnie jako dobrego terapeuty, a innych terapeutów, naszych szkoleń. No jest tam coś, gdzie mógłbym się w sumie wykazać nawet bardziej niż jeszcze teraz. I można powiedzieć, że takie na pozór kompletnie różne rzeczy, które rzeczywiście bardzo fajnie się zazębiają i można to połączyć w mega ciekawy sposób. I to jest fajne. Słuchajcie, w ogóle jak się na przykład w jakiejś swojej firmie zajmujecie kilkoma rzeczami, to też jest to tyle plus, że bardzo ciężko się znudzić. I mi na przykład, jak mam na przykład dwa dni z pacjentami, a później jeden dzień na przykład jakiś tworzenia materiałów, treści dla kursantów, dla pacjentów i tak dalej, to się okazuje, że no to fajnie ten czas leci i ciężko się wypalić. Ja to wielokrotnie mówiłem i to jest mega ważne. Właśnie to czytam e-booka mojej żony dotyczącego głębi poranka i tego, jak wstawanie rano jest fajne i jak to się przekłada na nasze życie w ciągu dnia. I ja już to widziałem od dawna, że tak jest, dlatego że u mnie poranek jest kluczowy tego, jak się czuję cały dzień. I jeżeli uda mi się zrobić to, że wstanę z dobrym nastawieniem, bo już się kładę z dobrym nastawieniem, to jest pierwsza rzecz, a znajdę trochę czasu na medytację, trochę czasu na to, żeby słońce popuściło moją twarz, nie będę się śpieszył, zrobię sobie zimny prysznic, poruszam się delikatnie, rozruszam swoje stawy, i wszystko zajmie to około godziny, to po prostu jest rewelacja. Reszta dnia jest po prostu cudowna. I Aga właśnie w swoim e-booku o tym pisze. I to też jest ciekawe, bo ja widziałem jej metamorfozę, jak była taką sową i ciężko było rano zwlec z łóżka. Teraz po prostu jest kompletnie inną osobą, jeśli chodzi o poranki, więc to jest fajne. I właśnie sobie tę książkę przeczytałem. I umówmy się tak, z tego, że ta książka, ona pewnie dopiero pojawi się trochę po tym filmie, bo prawdopodobnie za tydzień, od momentu, kiedy go nagrywam, a film pewnie będzie za 2-3 dni, to jeżeli Was temat głębokich poranków interesuje, to wrzućcie po prostu w komentarzu, że chcielibyście pobrać sobie taką książkę. Ona będzie w dwóch wariantach, będzie wersja bezpłatna, kilkudziesięciostronicowa, z której można naprawdę już dużo wyciągnąć, i później będzie wersja płatna, jak Was temat zainteresuje, to po prostu sobie dokupicie, więc tak się mówimy. I nie wiem, czy wiecie, ale Aga od jakiegoś czasu tworzy bloga, który nazywa się Podróżowanie Głębokie, i jest on de facto nie specjalnie o podróżowaniu. Chodzi o takie podróże w głąb siebie, do wnętrza siebie. Jest bardzo fajny. Jego czytam, chilluję sobie często przy nim. Muszę przyznać, że mam minimalne zaległości, bo Aga jest bardzo ostatnio twórcza, produktywna, więc tych tekstów udało się troszeczkę wyprodukować fajnych, ale nadrobię zaległości. No, a książkę czytałem jako jeden z pierwszych. Bardzo pozytywne tutaj wrażenie mi zrobiła. Dużo rzeczy, które wiedziałem, ale kilka też newsów, których nie wiedziałem i które pewnie będę sobie powoli wprowadzał. A ja Was żegnam w takim razie. To był bardzo fajny weekend. Mam nadzieję, że ujęcia Wam się podobały, że już wiecie, kim byłbym. W sumie trochę jestem, jakbym nie był terapeutą, bo się trochę tym zajmuję. A Was zachęcam do tego, żebyście też sobie próbowali, tak? Dwóch rzeczy. Raz, że opcja z tymi porankami będzie niezła. To Wam się powinno spodobać. Spróbujcie. A dwa, że przyłóżmy się do tych trochę zdjęć, bo przez pryzmat rzeczy, które wrzucamy, zdjęć, filmów, trochę nas ludzie odbierają. Często jest tak, że zanim na przykład pacjenci przyjdą do mojego gabinetu, to się naoglądają materiałów,
zarówno tych terapeutycznych, i vlogowych, i już okazuje się, trochę się znamy. I wtedy są bardzo fajne relacje między nami, więc to jest mega spoko. Więc trzeba się do tego trochę przyłożyć. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w następnym materiale. Trzymajcie się, hej! There is a life I lead.